dzień przed terminem prezydent podpisał ustawę budżetową, ale w trybie kontroli następczej odesłał ją do Trybunału Konstytucyjnego. W tej sprawie od kilku dni toczy się pewna wojna psychologiczna. Donald Tusk straszył, że jeśli będą stawiane przeszkody przy przyjęciu tej najważniejszej ustawy, to on jest gotowy pójść nawet na przyspieszone wybory. Powiemy także dzisiaj o inicjatywie Instytutu Pamięci Narodowej, która ma chronić miejsca pamięci, by nie dochodziło do sytuacji takiej jak w Ministerstwie Klimatu, gdzie tablica ze znakiem Polski Walczącej wylądowała w piwnicy. Jest środa, 31 stycznia 2024 roku. To jest wieczorne podsumowanie dnia Telewizja w Polsce. W centrum wydarzeń Marcin Wikło. Zapraszam. Prezydent ostatecznie podpisał ustawę budżetową, jak poinformowała jego kancelaria na portalu X. Popatrzmy na ten komunikat. Z uwagi na wątpliwości związane z prawidłowością procedury uchwalenia wyżej wymienionych ustaw, to jest brakiem możliwości udziału w pracach Sejmu nad tymi ustawami przez posłów Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, prezydent zdecydował o skierowaniu powyższych ustaw w trybie kontroli następczej do Trybunału Konstytucyjnego celem zbadania ich zgodności z konstytucją. Dokładnie takie same wątpliwości mieli parlamentarzyści Prawa i Sprawiedliwości. Posłuchajmy senatora Grzegorza Biereckiego. Poważnym uchybieniem jest kwestia naruszenia składu osobowego Sejmu przy podejmowaniu decyzji. Niedopuszczenie do prac nad ustawą budżetową dwóch posłów, których bezprawnie wykluczono, wygaszono mandaty, to jak twierdzi marszałek Hołownia, w naszej opinii ma wpływ na prawidłowość tego procesu legislacyjnego. No teraz mamy podpis, ale mamy też odesłanie w trybie kontroli następczej do Trybunału Konstytucyjnego. Jak potraktuje to Donald Tusk? Wszystko wskazuje na to, że chce iść na zderzenie czołowe, bo zapowiada, że ma plan B. Jaki? Posłuchajmy. Jeśli rzeczywiście z jakąś nadzwyczajną kreatywnością znajdą sposób, żeby blokować możliwości funkcjonowania państwa, jeśli prezydent Duda naprawdę na polecenie prezesa Kaczyńskiego chciałby uniemożliwić wypłatę ludziom pieniędzy, to wtedy być może ja się zdecyduję wspólnie z koalicjantami na natychmiastowe skrócenie kadencji i rozpisanie nowych wyborów. O co chodzi Donaldowi Tuskowi? Skąd ten mentorski ton? Od lat taki sam. Skąd to lekceważenie? Mówienie o tym, że prezydent może robić coś na polecenie prezesa Kaczyńskiego, a może to u niego w partii wszystko dzieje się w ten sposób i tak to sobie przekłada. Czy blefuje Donald Tusk? A może próbuje wpłynąć, czy próbował wpłynąć na prezydenta w ten sposób? Małgorzata Paprocka, sekretarz stanu w kancelarii prezydenta, pytana o słowa premiera przez Polsat News, była bardzo chłodna w komentarzu. To było jeszcze przed podpisem, o którym mówiliśmy przed chwilą. Odnotowujemy to także na portalu w polityce.pl. Sejm ma zawsze możliwość samorozwiązania i to ta decyzja jest tylko i wyłącznie po stronie większości parlamentarnej. To jest oczywiście kwalifikowana większość. Jeśli będzie taka wola, to oczywiście pan prezydent ją przyjmie do wiadomości. To słowa Małgorzaty Paprockiej, sekretarz stanu w kancelarii prezydenta RP, na której nie robią, jak widać, jak sami państwo widzą, wrażenia słowa Donalda Tuska straszącego wyborami. No a może Donald Tusk ma już po prostu dosyć koalicjantów. Jeszcze niedawno tak bardzo miział się z Lewicą. Teraz okazało się, że z Lewicą do kolejnych wyborów samorządowych nie pójdzie. Może chciałby mieć więcej władzy i te kolejne wybory byłyby mu bardzo na rękę. Politycy Prawa i Sprawiedliwości jednak z pewnym uśmiechem przyjmują te słowa szefa rządu. Chyba nie sądzicie, że Donald Tusk chce odebrać władzę Donaldowi Tuskowi. Czyli zagłosujecie za, jeżeli taki wniosek się pojawi? Oczywiście, jeżeli taki wniosek się pojawi, to jak najbardziej. No i niby takie śmiechy chichy, ale przyznacie państwo, że te ostatnie słowa Mariusza Błaszczaka, szefa klubu parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości, zabrzmiały poważnie. Czyli Prawo i Sprawiedliwość także rozważa przyspieszone wybory, no ale duża, poważna partia myśleć o tym po prostu musi. W porannym programie telewizji w Polsce dziś gościem Doroty Łosiewicz i Marka Pyzy był Przemysław Wipler z Konfederacji. Czy Konfederacja także myśli o przyspieszonych wyborach?
W zeszłym tygodniu Jarosław Kaczyński powiedział, że być może potrzebne są, czy bez być może potrzebne są nowe wybory. I Donald Tusk też wypowiadał się, że jeżeli będą jakieś problemy z uchwaleniem budżetu, jeżeli prezydent na przykład skieruje budżet do Trybunału Konstytucyjnego, to też, że Platforma jest gotowa przekonywać swoich koalicjantów do wcześniejszych wyborów. Więc wydaje się, że po jednej i po drugiej stronie może być taka możliwość i że piłka jest w grze. Czasami ucieczką do przodu jest zrobienie nowych wyborów, kiedy w sumie obie strony mają nadzieję, że osiągną więcej niż w poprzednich wyborach. My jako Konfederacja również mamy nadzieję, że te wybory byłyby dla nas lepsze niż poprzednie. Czy to tylko takie pohukiwanie, straszenie, a może obiecywanie? Jakie jest tak naprawdę stanowisko Konfederacji? O tym powiemy jeszcze dziś w wieczornym programie telewizji w Polsce. Moim gościem będzie wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak. Już teraz państwa zapraszam na tą rozmowę. O tych ewentualnych przyspieszonych wyborach mówi się w polityce, więc będzie się mówiło także w tym wieczorze dużo więcej. Piotr Miller, poseł Prawa i Sprawiedliwości, były rzecznik rządu, także dziś będzie naszym gościem i na pewno z nim ten temat poruszymy. Były rzecznik rządu opowie nam także o koncepcji powołanego przez Prawo i Sprawiedliwość Zespołu Pracy dla Polski. We wczorajszym wieczorze telewizji w Polsce jego ramy naszkicował były wicepremier profesor Piotr Gliński. Prawo i Sprawiedliwości odzyskiwało władzę w sytuacji właśnie przedstawienia pewnej alternatywy programowej. Ja przyszedłem na przykład do polityki w 2012 roku i po 3 latach myśmy wygrali wybory, ale w ciągu tych 3 lat zorganizowaliśmy ponad 30 programowych konferencji dotyczących różnych działów. Podobnie zresztą teraz przygotowujemy taką konferencję, która będzie równolegle jakby z tym losem czy z działaniem Zespołu Pracy Programowej, Pracy Państwowej realizowana, gdzie też będą środowiska różne, nowe, eksperckie zaproszone. Zespół Pracy dla Polski to ma być taki mariaż polityków i ekspertów. To już kiedyś Prawo i Sprawiedliwości rzeczywiście się udało. A o co chodzi w tym zespole? No przede wszystkim o to, żeby recenzować poczynania obecnego rządu, który miał coś budować, ale chyba mam wrażenie, że na razie zaczął od demontażu, a może nawet i demolki. No jest co recenzować, jest na czym się skupiać. I to nie tylko na polskim podwórku, bo teraz przenosimy się za granicę. Dziś wieczorem uroczysta kolacja, a od czwartkowego, czyli jutrzejszego poranka, już w trakcie oficjalnych rozmów będzie próba znalezienia kompromisu w sprawie pomocy dla Ukrainy i rewizji budżetu Unii Europejskiej. W Brukseli startuje szczyt przywódców państw unijnych. Europejscy przywódcy mają uzgodnić nowelizację budżetu na lata 2021-2027. Jedną ze zmian jest wprowadzenie 3 nowych unijnych podatków, na które już zgodził się Donald Tusk. Na czym te daniny polegają w telewizji w Polsce wyjaśniała europoseł Jadwiga Wiśniewska. Pierwszy podatek, tak zwany CBAM, podatek od śladu węglowego od towarów sprowadzanych do Unii Europejskiej. Szacuje się, że rocznie do budżetu unijnego trafi 1 miliard euro. Drugi podatek od ponad narodowych korporacji to będzie podatek w wysokości 15%. Szacuje się, że rocznie do budżetu unijnego z tego tytułu trafią 4 miliardy euro. I uwaga, bo to nas najbardziej zaboli, to jest ETS. 20% z ETS-u ma trafić do budżetu unijnego. ETS to jest Europejski System Handlu Emisjami, który do tej pory, te pieniądze w ramach tego systemu trafiały do budżetów krajowych i były przeznaczone na transformację gospodarek w kierunku gospodarek zeroemisyjnych, mniej emisyjnych. I wszystkie te miliardy hops, hops, hops zamiast do polskiego budżetu, to do budżetu unijnego sobie wskoczą. Przypomnijmy, że podczas grudniowego szczytu zgodził się na to reprezentujący Polskę Donald Tusk. Sprzeciw zgłosiły Węgry, także można pomyśleć, że na tym szczycie będzie dyskusja, oj poważna dyskusja, jak to węgierskie weto albo obejść, albo przełamać. Na pewno o tym w Brukseli będzie się rozmawiało. Zmieniamy temat, chociaż pozostajemy za granicą. Jeśli polski minister spraw zagranicznych jedzie do Berlina, to możemy się spodziewać, no właśnie, czego możemy się spodziewać? No jeśli tym ministrem spraw zagranicznych, polskim ministrem spraw zagranicznych jest Radosław Sikorski, to zapewne niczego dobrego. Szef polskiej dyplomacji spotkał się z minister Annaleną Baerbock i po tym spotkaniu padły takie oto słowa. Konfrontacja z cierpieniem wielu milionów ludzi, jakie Niemcy sprowadziły na Polskę, pozostaje
wiecznym zadaniem. Będę też prosił panią minister, aby rząd niemiecki w kreatywny sposób pomyślał o tym, jak znaleźć formę rekompensaty tych strat wojennych, czy zadośćuczynienia. Aż sobie to zanotowałem, aby rząd niemiecki w kreatywny sposób podszedł do kwestii reparacji. No, po pierwsze, to dobrze, że o reparacjach w ogóle z Niemcami porozmawiamy, ale po drugie, jeżeli rozmawia się w ten sposób, to może lepiej tego tematu nie podnosić, bo na razie Niemcy kreatywnie, bardzo kreatywnie, zupełnie nic, a nic nie chcą nam zapłacić i chyba w swojej kreatywności pozostaną. No, skoro pan minister Sikorski prosi, no to pewnie tak będzie. O polityce historycznej państwa porozmawiam dzisiaj wieczorem także z wiceprezesem IPN-u, doktorem Karolem Polejowskim. Historyk opowie nam również o nowej inicjatywie Instytutu Pamięci Narodowej, którą dziś przedstawił prezes Karol Nawrocki. Zwracam się także, drodzy państwo, do wszystkich tych urzędników, którym bliska jest prawda historyczna. Do wszystkich ludzi dobrej woli, do wszystkich Polaków w miastach, w mniejszych miejscowościach. Instytut Pamięci Narodowej przygotował specjalny adres e-mailowy, symbole pamięci @ipn.gov.pl i prosimy państwa, abyście zgłaszali wszystkie próby likwidowania symboli pamięci odnoszące się do prawdy historycznej. Pamięć jest najważniejsza. Skąd taki pomysł? Czy to rzeczywiście konieczne? Czy o te miejsca pamięci w Polsce należy dbać? Czy ktoś tego nie rozumie, żeby nie dbać? A no właśnie, czy pamiętacie państwo niedawne zdarzenie, no nazywam to delikatnie zdarzenie, w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, kiedy okazało się, że tablica ze znakiem Polski Walczącej wylądowała w piwnicy? O tym także mówił dzisiaj prezes Karol Nawrocki. Dopuszczono się haniebnych czynów. To, co nie udało się Niemcom i to, co nie udało się Sowietom, a więc likwidacja symbolu Polski Walczącej, zostało dokonane rękami polskich urzędników w wolnej, niepodległej i demokratycznej Polsce. Chciałem przypomnieć, że to nie jest mebel, który można przesuwać z pokoju do pokoju albo umieszczać w piwnicy, ale jest to symbol, który odnosi się do historii Polski i Polaków w całej historii XX wieku. I o tego typu rzeczach, jak dotykanie, przesuwanie i niszczenie tego symbolu, powinna wiedzieć polska opinia publiczna, a z całą pewnością Instytut Pamięci Narodowej. Przypomnijmy jeszcze dziś wieczorem rozmowa z wiceprezesem Instytutu Pamięci Narodowej, doktorem Karolem Polejowskim. 14 stycznia 2024 roku, czyli niespełna 3 tygodnie temu, Fryderyk X objął duński tron. Stało się to po abdykacji jego matki, królowej Małgorzaty II. A od dziś jest w Polsce na zaproszenie prezydenta Andrzeja Dudy. O wizycie głowy koronowanej opowiada Mieszko Pawlak, szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej. Jest to pierwsza wizyta króla Fryderyka X, zagraniczna pierwsza wizyta po koronacji. To taki bardzo, myślę, znaczący gest i symbol, że właśnie do Polski z tą pierwszą wizytą przybywa na zaproszenie prezydenta Andrzeja Dudy. I jest to, myślę, takie świadectwo doskonałego stanu relacji polsko-duńskich. Przypomnę, że Dania jest naszym ważnym partnerem w Unii Europejskiej, sojusznikiem w NATO. Król przybył do Polski z naprawdę potężną delegacją rządową i biznesową. Podczas wizyty planowane jest podpisanie całego szeregu porozumień dotyczących czy to energetyki, rolnictwa, nowoczesnych technologii. Znacząca bardzo wizyta, pierwsza wizyta króla Fryderyka X w Polsce. Jesteśmy z tego bardzo dumni, zaszczyceni, mogąc gościć tutaj duńską głowę państwa w Warszawie, w Polsce. No to przejdźmy też do spraw bieżących, które zawsze znajdziecie państwo na portalu wpolityce.pl. Proponuję, żebyśmy sięgnęli do niego teraz. Taka publikacja, wypowiedź ekskluzywna dla portalu wpolityce.pl byłego wiceministra kultury i dziedzictwa narodowego, czyli Jarosława Sellina, który mówi o naszym newsie. Portal wpolityce.pl dotarł do korespondencji resortu z jedną z instytucji kultury. Okazało się, że Bartłomiej Sienkiewicz chce wiedzieć, kto płaci takim instytucjom jak Caritas Polska, Telewizja Republika, Tygodnik
do rzeczy, Tygodnik Sieci, Fundacja Strażnik Pamięci, Diakonia Ruchu Światło Życie i wiele, wiele innych. Wygląda na to, że konserwatyści będą na cenzurowanym. Gdy się przegląda tę listę, to są tam wyłącznie organizacje pozarządowe związane z chrześcijańskim systemem wartości albo wprost powiązane z instytucjami różnych kościołów chrześcijańskich, głównie Kościoła Rzymskokatolickiego, ale też instytucje medialne, które reprezentują wrażliwość bardziej konserwatywną, prawicową, mówi Jarosław Selin. No ale chyba właśnie takie organizacje, włącznie z Tygodnikiem Siedzi i portalem w polityce.pl i telewizją w Polsce są i będą na celowniku nowego ministra kultury. Szanowni państwo, to jest wieczorne podsumowanie dnia telewizji w Polsce. Za chwileczkę wracamy z kolejnymi tematami.